Cześć! Cześć! Witamy kolejnego dnia. Obudziła nas piękna pogoda i cieplutko. No i tak już się wczoraj umówiliśmy z Jurą, że po prostu idziemy już do niego z nadzieją, żeby tam zostać przynajmniej jedną, a może i dwie noce. Zobaczymy, bo nie mamy za dużo prowiantu i jeśli na dwie noce, to jutro z kolei musimy zejść po tamtej stronie góry do Zembroni, bo tam jest dobrze zaopatrzony sklep, zrobić tam jakieś zakupy. Więc tutaj zaraz wchodzimy na podejście, ale nim tam pójdziemy, to jeszcze nas zaprosiła Tania do siebie do pracy. No bo chcę się pochwalić i pokazać, czym się zajmuję. Myśmy tam jeszcze nigdy nie byli. Także idziemy, słuchajcie, najpierw do Tani, a potem już będziemy podchodzić z powrotem do chatki, do Kuby. Tak, tak. Dobry dzień. Dobry dzień. Zachodźcie, zaproszę mu do nas w gości. Służbę w sprawach dzieci z Lęckiej Sielskiej Rady. Це є моя праця. Тут я працюю з понеділка по п'ятницю. Працюю в такій гмінній службі сполечної над опіка над дітьми. В суботу, неділю робимо такі різні заняття креативності. Фільми оглядаємо. Тут у нас є телевізор. Така зала, можна просто з дітяками сидіти, щось малювати, якісь заняття. З елементами креативності робити. Завжди раді, можете до нас прийти, випити каву чи гербату. Тут собі можна самому навіть приготувати, є така маленька кухенка. І то зорганізувалися від моменту, аж почалася війна, так? Так, так. Як почалася війна, то я написала такий проект до своїх приятелів, до поляків. І маю таку коліжанку, Малгожата Смішек. І вона нам дуже допомагає від початку війни. Так ми написали проект, що б ми хотіли робити, що б ми планували, бо направду то є дуже важна така, іменно така психологічна допомога. І то є така організація Ротари. То вони нам тут всього і меблі, і той піц, наприклад, в зимі. То ми собі, ну, палимо піцом таким, і нам тут тепло. Всього-всього, це є в цьому помешканні, то нам купила дана фундація Ротарі. Дорінда, може ти прочитаєш, бо ти маєш там табличку. Tu pisze, sfinansowana przez Rotary Club Olsztyn Warmia i Osnabrück Mitte District, jakiś tam w USA, Klub Gelsenkirchen i Braunschweig, czyli różne, przez różne oddziały. A Tania, na początku wojny tutaj było dużo uchodźców, zdaje się, tak? No tak. To może to dlatego było. Też wtedy to było bardziej potrzebne? Czy... Tak, i dla uchodźców, którzy uciekali od wojny. Mhm. I nawet dla naszych takich mieszkańców, nie ma na przykład tam u nas szkół muzykalnych blisko, czy tam jakiegoś, żeby tam dzieci mogli się zajmować, czy tam gdzieś tańczyć, czy coś tam śpiewać. Nie ma takich tu blisko. Najbliższe to do Werchowiny trzeba jechać, żeby gdzieś tam na przykład dziecko mogło sobie tam jakoś rozwijać. A jak zaczęła się wojna i była pierwsza fala uchodźców, to tutaj do Bystryca dużo ich dotarło? No nie tak, żeby dużo, ale gdzieś tak wszystkich w tym naszym terenie tak gdzieś było, no może tam maksymalnie tam do 600 osób. Зареєстрованих, але ну недовго, лише так тимчасово. А то в школі теж була група? При школі теж такий організували такий. Така доражна допомога. Так, так. Поставили там ложка для шпання, кухенка, там всі є умови, лазенка, щоб ми могли собі їдзення приготувати. No, w każdym razie to jest taki punkt administracyjny, ale też widzieliśmy nalepki na drzwiach, że jest to takie bezpieczne miejsce i tutaj można skorzystać z wody, z prądu, jest podobno cały czas czynny internet, Wi-Fi. Jest ciepło. Jest ciepło, także właśnie jak ktoś jest w potrzebie, no bo nie wiadomo co by się działo, no to może tutaj przyjść i po prostu chwilę odpocząć, czy dostać jakąś pomoc. Nie, RPG 75M się nazywa. Czyli żeby wysadzić znawców. Co? Żeby wysadzić sok. No, aha. Są dzieci, które potrzebują jakiejś pomocy społecznej, na przykład jakiś czas temu zginął ojciec dwójki dzieci z tej wsi na wojnie. To mama przyszła tutaj i Tania im pomogła wypełnić różne formularze, wnioski, żeby jakieś dodatkowe wsparcie dostali.
No to dużo dziękujemy za все, що гостина була і за все. Будь ласка. Буду рада бачити вас ще, так що заходьте. Запрошуємо. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення. Па. Ліза, па. Dzień, taka pogoda w kratkę. Dopiero co pożegnaliśmy się z Tanią, a zaczęła się dosłownie ulewa. Myśmy już tutaj zaczęli troszeczkę podchodzić, ale musieliśmy się schować tutaj pod daszkiem. Ale Dorenda z Lisą mają lepsze miejsce, bo korzystają z zadaszonej huśtawki. Jak wam tu? No, spoko. Huśtamy się. Przynajmniej nie pada na głowę, nie? Tak. No, ale... No nie wiem, musimy poczekać, bo w tym deszczu będzie kiepsko iść. Tak, no nie tyle, że kiepsko iść, ale potem nie mamy suchych ubrań dla siebie. One by chyba w miarę szybko wyschły, no ale nie wiadomo też, ile będzie padać i, tak. I jak będą bardzo mokre ubrania i czy wyjdzie później słońce. No. Zbliżamy się do już kultowej ławeczki. Czy będziemy tam odpoczywać? No, widzicie jak to jest? Jak forma rośnie, trzeci raz do góry i człowiek się już w ogóle nie męczy. A na początku, nie na początku, okej. Okay. Miałem bardzo ciężki plecak. To fakt, byłem zmęczony. No, wczoraj trzeba było sobie zrobić chwilę przerwy. A dzisiaj myślę, że ławeczkę możemy opuścić. Wczoraj bardziej potrzebowałam przerwy, żeby się ochłodzić. Trochę, bo było mi bardzo gorąco, a teraz jest po prostu gorąco. Ale jest duszno. Poza tym Lisa mi śpi na plecach, no. Więc niewygodnie by było tam siadać. Ale padało, padało i po tym deszczu, no wyszło słońce, zrobiło się ciepło, ale wszystko zaczęło parować i zrobiło się tak troszkę tropikalnie. No cóż, ale no możemy iść. Dla mnie tam nie problem. Tam wtedy narzekałem, że miałem tętno 160, teraz 144, więc... Dużo niższa, a oto i ławeczka, ale opuścimy. A jeśli chodzi o naszą sytuację, no to można powiedzieć, że nadal jesteśmy tutaj nielegalnie, chociaż już dzisiaj minie tydzień, odkąd złożyliśmy dokumenty, żeby dostać przepustkę. No tak jak wam przypominam, teraz została rozszerzona strefa przygraniczna. Jakieś 30 km w tamtą stronę mamy granicę z Rumunią. No nie wiem. Dokumentów nadal nie mamy. Tania powiedziała, że teoretycznie przy wyjeździe nie powinniśmy mieć kłopotów, ale jak to będzie? No nic, i tak pewnie jeszcze może nie cały tydzień, ale coś koło tego tu będziemy, więc mam nadzieję, że w końcu te zezwolenia będą nam dane. Przy tym vlogu, który pojawił się poprzednio, nie było żadnych zdjęć z drona. No a ja się troszeczkę tutaj zacząłem dowiadywać i też mi Tania powiedziała, że no teraz jest, wiecie co, i jest takie prawo, że służby mogą mi takiego drona zestrzelić. Także lepiej unikać lotów, szczególnie w takich miejscach, gdzie właśnie może być jakiś post, gdzie stoją żołnierze, gdzie jest jakaś granica czy coś takiego. Więc jak na razie troszkę się powstrzymam z lataniem. No ani nie chcę, żeby mi ktoś zestrzelił drona, to raz, a dwa, nie chcę, żeby mnie ktoś posądził, że przyjechaliśmy tu szpiegować, a no wiecie, że tak na pewno nie jest. No ale są czasy jakie są, więc trzeba niestety zachować i rozwagę, i uwagę, i po prostu bezpieczeństwo. Udało się, znowu przy chacie. W sumie na raz, bez żadnego odpoczynku. I nie bardzo zmęczeni, już wam powiem. 37 minut drogi. No, także nie najgorzej. Pokazuje wysokość 1055. W rzeczywistości jest troszeczkę więcej.
1 km 300 metrów. Ale włączyłem nagrywanie tak troszeczkę nie przy samej kładce, czyli od kładki byłoby pewnie o 200 metrów więcej. Czas na zasłużony odpoczynek. Tak? Tak. Lisa śpi, a Dorynda chyba zaraz zaśnie. Nie. Nie? Po prostu trochę do przodu się przechylam, żeby jej było wygodniej. I czekam, aż Maciek mi rozpinie plecak. Dobra.